Lustro, co nowego w waszej relacji? Witam wszystkich serdecznie dzisiaj w sobotę, w weekend styczniowy i zapraszam na moje czytanie miłosne. Czyli osoba pytająca z tej strony, z prawej strony, to ta osoba, niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną, i osoba, za którą tęsknicie, którą kochacie, wasza osoba ukochana, to ta osoba i u mnie jest to rozkład kart po stronie lewej. W środku są karty Tarota. Co was łączy? Jakie myśli, uczucia i zamiary was łączą? Przypatrzymy się zaraz tym kartom. Natomiast ja oczywiście standardowo witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że tutaj zaglądacie w weekend i codziennie również w tygodniu. Wszystkich nowych słuchaczy proszę o subskrypcję z dzwoneczkiem u góry mojego kanału, ponieważ wtedy dostaniecie od YouTube'a najnowsze, codzienne powiadomienia o moich nowych filmikach z wróżbami kolektywnymi dla was, z horoskopami, z rytuałami. No i przede wszystkim różne pytania do kart, tak? Różne konstelacje kart. No, przede wszystkim na tematy miłosne, które nas dręczą, męczą. No, wiadomo, że tematy miłosne są trudne i szukamy odpowiedzi, wskazówek, podparcia, wsparcia. Szukamy również takiej ostoi duchowej, psychicznej, emocjonalnej i właśnie temu służą karty, by dawać różne rady, porady, wskazówki, tak? Także zapraszam serdecznie, oczywiście zapraszam do komentowania, czy te lustro dzisiejsze, czy moje wróżby codzienne rezonują z Państwa sytuacją, z Państwa historiami. No i o lajki bardzo proszę, oczywiście z tym kciuszkiem w górę. Wszystkich tych, którzy potrzebują indywidualnej porady, zapraszam na wróżby indywidualne, które również robię z kart Tarota i Lenormanda. Stawiam lustro, prognozy związku, odpowiedzi na różne pytania do kart. Także zapraszam serdecznie. Mój adres e-mailowy wyświetlony jest parokrotnie na moim kanale, czy w filmiku, czy pod filmikiem, również w komentarzach. Także zapraszam, by pisać do mnie na e-maila i wtedy napiszę wam, jakie są warunki tych wróżb indywidualnych. Oczywiście te wróżby skupiają się tylko na waszych problemach i są robione na podstawie kart, na podstawie waszych dat urodzenia, na podstawie waszych osobistych zdjęć, zdjęcia partnera, no i oczywiście waszych konkretnych, dokładnych pytań. Także zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. Teraz, kochani Państwo, przyglądnijmy się, co dzisiaj pokażą karty. Lustro robię co tydzień w weekend, ponieważ wiem, że czekacie. Energie się zmieniają. Ja zawsze robię lustro na jeden tydzień. Także to są takie wróżby tygodniowe, dlatego je cały czas, co weekend aktualizuję, byście zobaczyli, jakie są najnowsze myśli, najnowsze uczucia i zamiary waszej osoby ukochanej, no ponieważ wszystko się może szybko zmieniać, energie się zmieniają, ponieważ poprzez dzisiejszy rozwój techniki możecie szybko nawiązać kontakt ze swoją osobą ukochaną poprzez no, messengery, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Są po prostu takie możliwości, że mogą się energie szybciutko zmienić. Więc lustro aktualizuję naprawdę na moim kanale co tydzień w weekend, więc zapraszam serdecznie wszystkich Państwa, którzy lubią ten rozkład, ponieważ właśnie tak jak w lustrze, tutaj pokazuje się w lustrzanym odbiciu właśnie ta wasza energia, tak? I to jest właśnie takie ciekawe. Wiem, że czekacie na lustro, pytacie się często, kiedy będzie lustro, więc w moim tutaj jakby planie jest i ma lustro na weekend dla was.
Także zapewniam Was, że lustro jest zawsze w sobotę lub w niedzielę. Dobrze, kochani, zobaczmy, jakie Wy macie myśli. Wasze myśli to coś skomplikowanego, co się między Wami teraz dzieje. Jakaś sytuacja bez wyjścia, gdzie krążycie jakby wokół swojego ogonka i nie możecie wybrnąć z tej skomplikowanej, zawikłanej, trudnej sytuacji. Nie wiem, być może jesteście w innych związkach, być może macie rodziny, dzieci, być może nie macie jasności, tak? Nie macie klarowności, brakuje klarowności w tej waszej relacji. Być może są jakieś inne skomplikowane sprawy, no, czy jakieś, nie wiem, długi, czy jakieś tutaj zawikłania z innymi partnerami, obciążenia finansowe, czy jakieś właśnie, nie wiem, no problemy zdrowotne, czy tam jakieś nałogi, z których nie możecie wybrnąć i wiecie, że to trzeba najpierw pokonać, by ta relacja w ogóle była szczęśliwa. Oczywiście ta karta mówi również być może o jakimś skomplikowanym związku, w którym ciągle są jakieś kłótnie, opóźnienia, jakieś no, skomplikowane sytuacje, być może jakieś toksyczne wręcz, tak, energie. Także tutaj Wy myślicie, że ta cała relacja, ta sytuacja na dzień dzisiejszy jest bardzo skomplikowana i nie wiadomo, czy znajdziecie właśnie rozwiązanie tych problemów. Także jakby to Was tutaj nurtuje, przeciąża, zawraca Waszą głowę. W głowie Waszej osoby ukochanej jest pies. Pies to jest bardzo pozytywna i dobra karta, która mówi o prawdziwej przyjaźni, wierności, lojalności, że ta osoba ukochana chce być dla Was pomocna, chce, byście jej zaufali, byście zbudowali z nią najpierw taki fundament właśnie przyjaźni i byście mieli razem radość, byście mieli fajne momenty, takie, żebyście właśnie zaufali sobie i wiedzieli o tym, że można właśnie na sobie polegać. I to jest jakby tutaj wyraźne, że Wasza osoba ukochana myśli o tym fundamencie przyjaźni na początku, że jest to bardzo ważne, istotne, by od tego zacząć i chce Wam pokazać, że jest bardzo dla Was dobrze tutaj nastawiona, pozytywnie, przyjaźnie i że możecie jej właśnie zaufać. Teraz, kochani, schodzimy do poziomu uczuć, czyli do środkowej linii Wasze serce. Wy myślicie o związku. Waszym marzeniem jest stworzenie pięknej relacji. Być może nawet no, tutaj takiej relacji stałej, stabilnej, długotrwałej, która prowadzi do formalnego związku, zaręczyn, ślubu, do stabilnego zamieszkania razem, do stabilnej właśnie relacji. Nie chcecie już jakby szukać, nie chcecie już jakby wątpić, tylko chcielibyście, pragniecie w sercu pięknej relacji i to być może z nim, czyli z tą osobą właśnie ukochaną. Być może wyobrażacie sobie jego jako potencjalnego, dobrego partnera, małżonka. Widzicie tutaj dobry potencjał czy materiał, tak? No i marzycie przede wszystkim właśnie o relacji, być może nawet właśnie tutaj z tą osobą, pomimo tych wielkich tutaj komplikacji w głowie i jakby no, skomplikowanych spraw, tak? U Waszej osoby ukochanej w sercu jest jakieś takie niezdecydowanie, ale również chęć podjęcia ryzyka. Jednakże troszeczkę taka gra jakby tutaj jest widoczna pomiędzy dwoma opcjami, być może dwoma osobami, być może dwoma pomysłami, dwoma planami życiowymi, które ma ta osoba i ta osoba jakby nie może się jeszcze zdecydować, obserwuje, być może gra, jeszcze patrzy, co się może z tego rozwinąć, wyłonić. Tutaj być może jest też ta osoba skora do podjęcia ryzyka, żeby pomimo tych komplikacji, które tutaj są, by podjąć właśnie ryzyko i stworzyć tutaj z Wami tą relację jeszcze raz, czy wziąć właśnie tutaj tę nową szansę na związek z Wami. Natomiast Wy, jakie są Wasze zamiary? Wasze zamiary są jakieś takie jeszcze nieszczere, powiem szczerze. Tak jakbyście tutaj
jedną nogą byli w tym, znaczy w tej przyjaźni, w tej relacji jakby już z tą osobą waszą ukochaną, a z drugiej strony jakbyście szukali jeszcze na boku jakichś innych partnerów, być może lepszych, tak? Lepszych jakichś potencjalnych partnerów. Jakbyście szukali tutaj na dwa lub trzy fronty. Jakbyście nie ufali właśnie temu mężczyźnie, o którym teraz myślicie. Nie wiem, być może jakaś nieufność, jakieś kłamstwa, były jakieś zdrady, być może były rzeczywiście jakieś tutaj sytuacje skomplikowane, zawikłane, niejasne, gdzie nie wiecie jeszcze właśnie na czym stoicie i co ukrywa wasz partner. I jest to jaka nieufność, nieszczerość, niepokazywanie, znaczy z waszej strony przede wszystkim, no bo tutaj jest wasza strona, wasze zamiary, więc jakby nie chcecie ukazywać, ujawniać swoich emocji, ukrywacie te emocje jeszcze pod taką maską, tak? Maskujecie się, zakrywacie, ukrywacie emocje, nie chcecie o nich mówić ani pisać, natomiast no troszeczkę jest to zachowanie takie nieszczere lub wręcz fałszywe, tak? Gdzie szukacie jeszcze, jakby trzymacie tutaj tą osobę, waszą kochaną, myślicie o niej, pomimo to, że jest to bardzo skomplikowane, a szukacie już na boku kogoś innego lub lepszego. I tutaj macie jakby lęki, lęki przed trudnościami, przed obciążeniami, lęki przed jakimiś, nie wiem, kłótniami, dyskusjami, lęki, blokady, troski, czy w ogóle ma sens ta relacja, czy w ogóle jeszcze dawać szansę, czy się nie będziecie kłócić, spierać właśnie o coś, czy będzie to pasować. Tutaj pełno trosk, pełno jakichś nerwów, frustracji, lęków. Także troszeczkę widzę u was, przede wszystkim po tej stronie waszej, czyli osoby pytającej, jakieś no, lęki, blokady, bardzo skomplikowane myśli, tak, na temat tej relacji. No być może macie oczywiście powód do tego. Po stronie waszej osoby ukochanej, jakie ma zamiary? Zamiary ma w stosunku do was bardzo szczere. I tutaj jakby w odróżnieniu od was jest pozytywna karta jego zamiarów. Czyli tutaj szczere zamiary pozytywne, chęć wyjaśnienia wszystkich niejasnych spraw, jakichś komplikacji, spełnienie marzeń, nadzieja na piękną relację, na szczęście, na spełnienie emocjonalne. Oczywiście gwiazda to karta szczęścia. To coś pod szczęśliwą gwiazdą, czyli na to liczy właśnie wasz partner, że tutaj coś jeszcze może się dobrze, pozytywnie rozwinąć, że może jeszcze być piękny związek, który wręcz będzie pod szczęśliwą gwiazdą się dobrze, pozytywnie rozwijał. I gorące uczucia, emocje, spełnienie nadziei i wszelakich marzeń. Tutaj są takie myśli waszego mężczyzny, czy waszej osoby ukochanej, niezależnie kim jest ta osoba, czy mężczyzną, czy kobietą. Tutaj w temacie u niego, u tej osoby ukochanej są również komplikacje. Wydaje mu się to pomimo chęci, pragnień, być może jest zakochany, być może myśli pozytywnie i chce zbudować ten fundament przyjaźni, natomiast myśli, że jest to niemniej jednak skomplikowany związek, że być może wasza sytuacja, jeśli jesteście daleko od siebie, jeśli jesteście w innych związkach, jeśli jesteście, nie wiem, kulturowo inni, to że jest to rzeczywiście skomplikowane. I tutaj ta karta, jest to jedyna karta, która powtarza się w waszym odbiciu lustrzanym. U was na poziomie głowy był labirynt, czyli komplikacje, i u niego w zamiarach, czyli jakby obawy, tak, w jego planach, obawy w jego zamiarach na przyszłość, że być może się nie uda, być może nie znajdziecie rozwiązania, być może jest to zaskomplikowane, być może będziecie ciągle krążyli jakby w jednym miejscu, gonili swojego ogonka i nie znaleźli jakichś rezolutnych tutaj wyjść z tych komplikacji. Być może jest to zbyt skomplikowane. Nie wiem, na czym polega ta skomplikowana relacja, czy jesteście w innych związkach, czy macie inne, nie wiem, tradycje, kultury, religie, być może wielką odległość geograficzną, być może inną rasę. Znaczy są tu jakieś komplikacje, które jakby obciążają was obojga i stwarzają duże wątpliwości. Tak? Tutaj w tej relacji. Zobaczmy teraz, co was łączy. Co jest wspólnym tutaj mianownikiem dla waszych uczuć, myśli,
i zamiarów. Czyli zaczynamy od Waszych myśli, czyli od głowy. Wow, diabeł. No, diabeł mówi oczywiście o obsesji seksualnej, o chemii, o pociąganiu seksualnym, o atrakcyjności, o manipulacji, o zazdrości, o chęciu właśnie jakby przygarnięcia, jak to się mówi, owładnięcia partnera, tak? Obsesyjnym. No, partner mówi też również o jakiś, znaczy diabeł mówi również o Waszym wspólnym jakimś takim toksycznym związku, tak? Że może z tego powstać jakiś toksyczny związek oparty na obsesyjnym seksie i zazdrości. Także uwaga tutaj na manipulacje, uwaga na jakieś nałogi, uwaga na jakieś problemy, na jakieś, nie wiem, no wręcz obsesyjne, tak? Tutaj takie uzależnienie od siebie dwóch ludzi, tak? Dwóch zakochanych ludzi. Także proszę tutaj uważać, ponieważ diabeł oczywiście mówi o jakiejś też może toksycznej relacji, która może się ewentualnie z tego rozwinąć. Także proszę być czujnym, uważnym, czujną, uważną. Wasze uczucia, co Was łączy w sferze uczuciowej, emocjonalnej? Kapłanka, czyli papieżyca. Ta karta mówi o tajemnicach, sekretach, o tym, że są jeszcze jakieś sprawy rzeczywiście niewyjaśnione między Wami, skomplikowane. I tutaj też jest duża bardzo wiara we własną intuicję, czyli oboje jakby macie intuicję, coś Was do siebie ciągnie, ale jest dużo niewyjaśnionych spraw, sekretów, które być może są właśnie tym labiryntem, który się tutaj dwa razy ukazał, czyli komplikuje to wszystko właśnie wiele sekretów, wiele niejasnych, nieklarownych spraw, które jeszcze potrzebują wyjaśnienia, ale musicie tej oboje słuchać własnej intuicji. I również papieżyca mówi, czyli kapłanka, karta kapłanki mówi o tym, że oboje jesteście bardzo wierni swoim jakimś takim wyższym priorytetom, regułom, wartościom i no oboje tutaj chcecie też wierzyć w to, być może, bo kapłanka ma oczywiście dużo jakichś takich wartości swoich, dużo może chcecie wierzyć w taką tą idealną miłość, idealny związek, natomiast wiecie, że równocześnie jest ten związek bardzo jakiś skomplikowany z różnych osobistych przyczyn. No i jest dużo przede wszystkim tej niewyjaśnionych spraw, które na poziomie rozumu, właśnie głowy musicie wyjaśnić, rozwinąć, między Wami tutaj przedyskutować. W Waszych zamiarach, co Was łączy? Co Was łączy? No, król monet. Król monet, no to oczywiście, że oboje jesteście stabilni, rzetelni, solidni i oboje potrzebujecie stabilności i bezpieczeństwa własnego i bezpieczeństwa związku. Oboje być może jesteście bardzo skupieni na pracy, oboje jesteście przedsiębiorczy, pracowici, sumienni, oboje macie plany na przyszłość, materialny sukces, chcecie osiągnąć jakieś plany, być może macie, jesteście dobrymi współpracownikami, czy szefami, czy umiecie dobrze zarządzać pieniędzmi, czy zarządzać właśnie swoim budżetem po prostu, z tym, co posiadacie. Jeśli chodzi o miłość, uczucia, emocje, partnerstwo, to oboje jesteście bardzo rozsądni, sumienni, pracowici, rzetelni, no i potrzebujecie oboje tutaj bezpieczeństwa w związku, tak? Stabilnego, długotrwałego związku, także szukacie czegoś rzeczywiście stabilnego i oboje jesteście przez to bardzo powolni w działaniu, ostrożni, uważacie jakby na to, co robicie. No ale dwie osoby, które łączy właśnie chęć stabilnej relacji, stworzenia czegoś stabilnego. No ale jakby oboje też równocześnie myślicie o tym, że jest to między Wami jakieś skomplikowane. Tutaj w temacie, jakby na dnie talii tarota pokazana jest karta pięciu mieczy. Czyli tu jakby odcinacie emocje oboje i myślicie o tym, co macie zrobić rozsądnie, na poziomie głowy, na poziomie intelektu. Czyli bez emocji, bez uczuć, tylko na poziomie głowy właśnie rozpatrujecie, co przyniesie rozwój tej relacji, jaka będzie ta relacja, co macie zrobić,
co może z tego wyniknąć. I no, widzimy tutaj aż do bólu głowy, tak? Są tak intensywne te myśli, tak intensywne te analizy, te rozmyślania, jak to zrobić, jak to w ogóle rozwinąć, tak? Co wybrać, czy zaryzykować, czy wejść w to, czy odejść. To są tak intensywne myśli, że aż do bólu wręcz lub eksplozji głowy. Natomiast ta karta mówi na pewno o tym, żeby racjonalnie przemyśleć, czy ten związek ma rację bytu, by nie emocjonować się i bez uczuć na zimno jakby przemyśleć właśnie, czy to się Wam uda. Ponieważ jest dużo tutaj jakby jakichś przeciwności losu, tak? Lub jakichś no, komplikacji, jakichś spraw, które działają przeciw, tak? Temu dobremu rozwojowi związku. Także takie tendencje tutaj, tak jak mówię, jedna karta, która się powtórzyła w odbiciu lustrzanym, to jest ten labirynt, czyli trudności, czyli właśnie jakieś różne komplikacje, może lęki, może brak jakiegoś racjonalnego rozwiązania. Natomiast z drugiej strony jest potrzeba bezpieczeństwa długotrwałego, normalnego, pięknego związku. No macie posłuchać swojej intuicji przede wszystkim, no i wiedzieć o tym, że są jakieś między Wami jeszcze sekrety. No ten diabeł przede wszystkim tutaj, który jest troszeczkę na poziomie głowy, na poziomie waszych myśli obojgu, taki jakiś negatywny, czyli uwaga na manipulacje, na wszelkie jakieś takie no, uzależnienia dwóch osób, was od siebie, tak? Uwaga, by nie wpaść w jakieś obsesyjne tutaj myśli, zazdrość, seksualność. Teraz wyciągnę kartę oraklu miłosnego. Przepraszam, wyskoczyła mi już wręcz. To jest karta Das Warten lohnt sich, ok, czyli czy oczekiwanie opłaca się. Oczekiwanie na rozwój tego związku opłaca się. Tutaj widzimy anioły, które czuwają nad tym i jakby dajcie to w ręce aniołów, to wszystko rozwinie się w swoim czasie. Nieraz jest dłuższy rozwój takiego związku, ale tutaj widzimy na tej karcie, że jest to niezbędne. Ponieważ no, to czekanie na powolny rozwój, na powolny rozwój tych labiryntów, czyli tych komplikacji, opłaca się. Boża opatrzność i Boży czas działa tutaj w tym Waszym życiu miłosnym. Także oddajcie to wszystko w ręce aniołów, archaniołów wszechświata, Bożej opatrzności i oni się tym zajmą, a swój czas, który potrzebuje wszechświat do rozwiązania tych labiryntów, tych komplikacji, musi być właśnie tutaj jakby uregulowany poprzez wszechświat, czyli samo się musi zadziać, tak? Nie możecie robić jakiejś presji tutaj, ponieważ nieraz no, potrzebujemy czasu opanowania, cierpliwości, spokoju, by pewne komplikacje, które tutaj są na pewno widoczne w tym lustrze, się uspokoiły, rozwinęły dobrze, rozstrzygnęły. Jeszcze zobaczmy, jakie energie są ważne dla tego związku. Jakie energie są ważne dla tego związku? Proszę o wskazówkę, jakie energie są ważne dla tego związku. Benachbarte Möglichkeiten, czyli różne możliwości, które mogą się tutaj pokazać, dużo różnych rozwiązań, dużo kreatywnych pomysłów, które będą tutaj potrzebne do rozwiązania Waszych labiryntów, Waszych komplikacji, jakichś problemów, sekretów, wyjaśnienia spraw. Dużo jest tutaj różnych ewentualnie możliwych opcji i musicie po prostu razem przedyskutować, co zrobić, by wyjść z tego labiryntu, by znaleźć w końcu wyjście z tego labiryntu, z tych problemów, z tych jakichś tutaj opóźnień, blokad w rozwoju Waszej relacji. Wiele jest tutaj możliwości, które mogą ułatwić Waszą relację, które mogą jakby Wam pomóc. Tylko musicie otworzyć tutaj, tak jak na tej karcie, otworzyć te właściwe drzwi, tak? Widzicie tutaj dużo drzwi, które się otwierają
Natomiast nawet na podłodze, na suficie, na ścianach dużo drzwi, które można otworzyć i szukać właśnie rozwiązań, by ten związek nie był aż tak ciężki, skomplikowany i by nie był toksyczny. Natomiast tutaj musicie oczywiście znaleźć te odpowiednie drzwi, tak, które są dla Was właśnie tym odpowiednim rozwiązaniem na Wasze konkretne osobiste problemy. Więc kreatywne poszukiwanie rozwiązań Waszych problemów, rozmowy o tym, że chcecie zbudować coś stabilnego, coś pięknego, coś bezpiecznego. No takie dzisiaj lustro, inne troszeczkę niż zawsze, dużo wskazówek, dużo jakichś takich ostrzeżeń. Także dziękuję wszystkim serdecznie, że odwiedzili mój kanał. Przemyślcie sobie, co to lustro ma Wam do powiedzenia. Co można wziąć z tych wskazówek? I zapraszam Was, kochani, do usłyszenia już wkrótce.